Cześć, z tej strony Dodo. Witam Was w kolejnym poradniku. Dzisiaj zajmiemy się shotgunem, czyli bronią palną dodaną w update 1.1. Plus shotguna jest na pewno taki, że nie trzeba się bawić w żaden crafting. Wystarczy pokonać bossa Wall of Flesh i stanie się on dostępny w sklepie naszego arms dealera. Kosztuje on 70 gold coinów. Tak, sam shotgun ja mam tutaj. Ma on jakieś bonusy, więc złapmy może tego naszego arms... Oj. Arms dealera. O, proszę, tutaj jest czysty shotgun 19. Range damage to jest ten jego base. Plus do tego oczywiście dochodzi moc amunicji. No i tak, sam shotgun, tak jak to z shotgunami jest, ma on rozrzut pocisków, strzela on taką serią. Znaczy serią, no właśnie strzela takimi pociskami, które pod wpływem tego rozrzutu tak rozrzucają się i im dalej one lecą, tym mniejsza jest celność. Dlatego jest to świetna broń na krótkie dystanse. Natomiast jeśli chcemy trafić cel oddalony nieco od naszej postaci, to już lepiej przerzucić się na jakiegoś mega szarka. Sam shotgun właśnie w związku z tym rozrzutem, gdy jeszcze damy mu krystal palety, będzie mógł razić, że tak powiem, duży obszar, co sprawdza się właśnie albo w ostrzeliwaniu jakichś takich grupek przeciwników, albo jeśli na przykład chcecie, możecie bić tym jakiegoś destroyera, który po prostu wybije się w górę i nie da się w niego nie trafić. Wtedy ten rozrzut zupełnie nie będzie przeszkadzał. A dodatkową zaletą tego jest fakt, że mimo iż strzela on właśnie taką grupką czterech pocisków, to zużywa amunicję jak za jeden strzał. Zatem nieważne, że lecą tutaj cztery pociski, on zżera i tak tylko jeden pocisk z naszego ekwipunku. Także cóż, jeśli chodzi o sam shotgun, to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł i się Wam spodobał. Jeśli tak, możecie go ocenić, naciskając łapkę w górę. Jeśli chcecie być z moimi poradnikami na bieżąco, możecie zasubskrybować mój kanał. Jeśli chcecie mnie o coś spytać, podsunąć pomysł na jakiś inny poradnik czy coś, możecie komentować ten film. Natomiast jeśli chcecie znaleźć moje inne poradniki, zapraszam do odwiedzenia mojego kanału. Tam po prawej stronie są playlisty. I jest właśnie playlista z poradnikami, gdzie wszystkie je znajdziecie. Także cóż, ja się z Wami będę żegnał. Pozdrawiam. Cześć.